Kilkukrotnie interweniowaliśmy już w sprawie dziurawych lub zapomnianych ulic w powiecie koneckim. Takiej sytuacji jednak jeszcze nie widzieliśmy. W Niekłaniu Wielkim woda płynie ulicą niczym górski potok. Na dodatek jest to ulica dochodząca do szkoły podstawowej, w której uczy się kilkuset uczniów, a także do lokalnego ośrodka zdrowia. Problem występuje tutaj od zawsze. To znaczy się przy dużych opadach, które występują tutaj miejscowo lub w naszej okolicy, ta droga jest zalewana. To znaczy, co znaczy zalewana? To znaczy, że cały nurt wody, czyli woda, która spływa z lasów, tutaj z części od strony piekła, zalewa tą ulicę. Nie ma odprowadzenia wody. Mieszkańcy tutaj, którzy pobudowali swoje domy, no mają ciężkie życie. To są pierwsza grupa, która cierpi na tej całej sytuacji. No to nie jest tak, że to jest ulica, na której nikt nie mieszka, tak? Są nie. Domy i z tego co widzę, to są nawet nowe domy. Tak, oczywiście. To są i oni chyba tutaj najgłośniej wołają o pomoc. I dzisiaj spotykamy się tutaj w tym miejscu właśnie na ich wyraźną prośbę. Ale oczywiście nie zapominajmy o tym, że na tej ulicy i ta ulica prowadzi również do dwóch ośrodków, które są bardzo ważne, nie tylko dla Niekłania Wielkiego, gdzie jesteśmy, tylko dla całego tutaj regionu, bo mamy szkołę, zespół szkół, to jest zespół szkół podstawowych i gimnazjum jeszcze, jak również jesteśmy przed ośrodkiem zdrowia. Z czym to się wiąże? Wiąże się z tym, że dzieci, które dojeżdżają, mają mniejszy problem, ale te, które muszą dojść, no to już jest problem. Dzieci nie mają. Miejscowe. Tak, tak, oczywiście dzieci miejscowe, no nie mają którędy chodzić, bo tak jak widzicie Państwo, no jest to woda. Chodzą parkiem, park na tą chwilę nie jest, jest to park własność, jest, właściciel jest z Warszawy. Na tą chwilę nie jest zamknięty, więc mogą sobie chodzić tamtędy, ale wiemy, to są dzieci. Powinny chodzić i mieć zabezpieczone dojście do szkoły, jak również osoby chore, które chcą się dostać do ośrodka zdrowia. Płynąca woda to główny problem, ale ulica jest też po prostu dziurawa. Na dodatek jej skrajne fragmenty są wypłukiwane przez potok, a więc tworzą się niebezpieczne uskoki. Zarządcą feralnej ulicy szkolnej jest starostwo powiatowe. Od lat mieszkańcy i stąporkowscy radni apelują o to, by coś zrobić z tym odcinkiem. Odpowiedź jest pozytywna. Tak, to droga, która nadaje się do remontu, ale żadne działania nie są prowadzone. Mieszkańcy są tą sytuacją oburzeni. Oni też już nie chcą słuchać, że powinno się zrobić to, powinno się zrobić to. Oni chcą już jasnych deklaracji, bo patrząc na tą sytuację, ja też im się nie dziwię, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj. Musi paść deklaracja. Robimy projekt w tym roku, w przyszłym roku robimy inwestycje, bo tak dalej żyć się nie da. Starostwo jesienią 2016 roku podjęło pewne działania. Na prośbę radnego powiatowego Łukasza Świerczyńskiego starosta podjął decyzję o odwodnieniu fragmentu ulicy przy samym skręcie do szkoły. Niestety te działania okazały się krótkofalowe. Odprowadzona woda znalazła ujście kilkadziesiąt metrów dalej, ponownie na drogę. A więc potok, jak płynął ulicą szkolną, tak płynie dalej. Zarządca regularnie podejmuje próby ratowania nawierzchni, ale posypywanie kruszywem nie przynosi założonego skutku, a od czasu budowy w latach 70. ten odcinek nie widział większego remontu. Bodajże to był ten rok, jeszcze była próba, czy tamten, próba zrobienia, ale nieudolna próba odprowadzenia tej wody. Na moją prośbę oczywiście z Zarządu Dróg Powiatowych klejenie dziur jest w pierwszej kolejności. Tyle mogą. Sypanie kruszywa, tak? No tak jak to tutaj pokazują. Nawiasem zrobili. Zamiatają ulicę, ekipa sprzątająca i zamiata nam szczotkami dosłownie ulicę, tak? Zamiata piach, który... I nazad spływa to samo. To samo nosi i to samo jest. Co roku jedno. A ta droga to jest robiona w 77 roku. I od tamtej pory generalnego nie było, nie było w ogóle nic. Ale to nic kompletnie. Może był remont w tym roku było. Było sypane kruszywo. Dwa tygodnie temu. Proszę. Tych dziur nie było. Były dziury łatane. One były załatane. Tak. Mieszkańcy proszą, a gmina Stąporków odpowiada. My dorzucimy do przebudowy powiatowej drogi pod warunkiem, że pieniądze na drugą część znajdzie zarząd powiatu. Takie deklaracje składa zarówno burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska, jak i przewodniczący Kołodziej. Znam doskonale stan tej drogi, bo już od kilku lat interweniujemy do starosty i radnych powiatowych właśnie o to, by dokonali przebudowy tej drogi. To jedna z tak z bardziej uczęszczanych dróg, ponieważ tam mamy szkołę, kilkaset dzieci chodzi i przychodni obok. Jest też to oczywiście miejsce zabudowy. Nasi mieszkańcy mieszkają przy tej drodze. Stan drogi jest fatalny. Niestety tutaj nie możemy się doprosić od pana starosty, by wykonał swoją drogę, pomimo że chcemy współfinansować ją w 50%.
Czyli tutaj nie ma problemu z tym zabezpieczeniem pieniędzy na jej finansowanie? Ze strony gminy nie było nigdy problemu z zabezpieczeniem środków, bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, dla nas ta droga była ważniejsza niż na przykład górnicza, przy której były tylko 4 domy, a która została wykonana. Dobrze, że została wykonana, tylko przed nami jest jeszcze bardzo dużo dróg, które są dużo ważniejsze. Z gminy Stąporków jest gwarancja, że zabezpieczymy środki. Zarówno starosta, jak i radni powiatowi nie są w stanie przedstawić nam harmonogramu naprawy swoich dróg w naszej gminie, dlatego też wyszłam im naprzeciw i wspólnie z większością radnych i sołtysami stworzyliśmy taki harmonogram naprawy tych dróg, które byśmy chcieli zrobić. Tych dróg jest dużo więcej, prawda, ale dopóki nie zrobimy tych 11, które żeśmy przedstawili i część jest schodnikami, to nie możemy mówić o kolejnych, skoro te jeszcze nie są zrobione. To by była taka czysta propaganda, gdybyśmy wymienili 100 km dróg, a wiemy, że nawet 10 nie możemy się doprosić. My jako gmina występujemy i wskazujemy, które drogi możemy zrobić i tam na drugim miejscu jest właśnie, na drugim miejscu tej listy jest droga ulica Szkolna. I co się wiąże z tym, że mamy na to pieniądze my jako gmina, czyli na czele z panią burmistrzem, jesteśmy w stanie, jeżeli by padła taka deklaracja, robimy projekt teraz i w tym roku chcemy wykonać tą inwestycję, myślę, że my jako gmina jesteśmy w stanie to 50% na pewno dołożyć. A co na to właściciel tej drogi? Udało nam się porozmawiać z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Stanisławem Mościńskim. Tym razem składa on jednoznaczną deklarację. Starostwo chce w tym roku rozpocząć działania związane z przebudową ulicy Szkolnej w Niekłaniu Wielkim. No nie powiem tak, że płynie z tego lasu i powiem tak, no w tym roku będziemy czynić starania o to, żeby opracować i rozpocząć opracowanie dokumentacji na kompleksową przebudowę tej ulicy Szkolnej. Jeżeli by gmina wtedy dołączyła do dokumentacji, to było 50-50, natomiast jeżeli nie, no to będziemy robić sami. Czyli jak rozumiem, w tym roku ta dokumentacja może być już? Będzie rozpoczęta realizacja, bo wie pan, opracowanie dokumentacji to nie jest tak 2-3 miesiące. Mm-hmm. To jest z uwagi szereg uzgodnień, pozwoleń, potem pozwolenia wodnoprawne, decyzja środowiskowa, to wszystko dość, że jest czasochłonne, to jeszcze i no, dużo kosztuje. Mm-hmm. Także w tym roku no nawet tutaj radni w połowie roku będzie rozpoczęta realizacja opracowania tej dokumentacji technicznej na przebudowę fragmentu tej drogi, czyli ulicy Szkolnej całej. Natomiast kiedy może rozpocząć się sama przebudowa? Doświadczenie pokazuje, że bardzo często to stworzenie planów zajmuje najwięcej czasu. Od ich powstania do oddania gotowego odcinka jezdni prace zazwyczaj przebiegają sprawnie. Tej sprawie i ulicy Szkolnej w Niekłaniu z całą pewnością będziemy się jeszcze przyglądać.